Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach od roku realizuje program Korpus Wsparcia Seniorów. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2022 roku po raz pierwszy przystąpił do programu ministerialnego, który oferował jakby dwa moduły. My przystąpiliśmy do drugiego modułu, do tak zwanego modułu teleopieki. W formie tego modułu wchodzi opaska, tutaj Państwo widzicie, jest to opaska, która ma czytnik SOS, jak również sygnalizuje upadek. Program skierowany jest bezpośrednio do osób 65+, samotnych, jak również pozostających w mieszkaniu z innymi członkami rodziny. Nie ma jakichś większych kryteriów do przystąpienia do tego programu. Należy złożyć odpowiednio w naszym ośrodku formularz, wypełnić i pozostawić, a pracownicy już wtedy podejmą wszystkie kroki związane z dalszą realizacją. Warto chyba tutaj też jest napomknąć i wspomnieć, że jedynym kryterium to jest po prostu niepełnosprawność bądź wiek osoby, która sama przebywa w mieszkaniu bądź z innymi członkami rodziny, którzy nie mogą w pełni zapewnić opieki. Na chwilę obecną, czyli półtora roku realizacji tego programu, program sprawdza się, widzimy zadowolenie wśród naszych mieszkańców. Tak więc myślę, że w następnym roku również przystąpimy do realizacji tego programu, bo ten obecny program realizowany jest tylko do grudnia 2023 roku. Tak więc wszystkie osoby zainteresowane zachęcam do przyjścia do Ośrodka Pomocy Społecznej, do sekretariatu i złożenie wniosku o przydzielenie takiej opaski. Nasz ośrodek, realizując ten program, uzyskał 15 opasek. Wszystkie są w obiegu na chwilę obecną, ale zawsze istnieje możliwość po prostu przydziału takiej opaski.